Gdy masz ochotę na pieczywo, dzisiaj pokażę Ci jego szybką wersję z patelni. Taki chlebek jest delikatny w smaku i możesz dodać do niego ulubione dodatki. Jest gotowy w mniej niż 15 minut. Wszystkie składniki przygotujemy w jednym naczyniu. Do miseczki wbijamy 3 całe jajka. Dodajemy sól do smaku, mogą być także inne ulubione przyprawy. Kolejno trochę śmietany 18%, może być także serek śmietankowy. Ser tarty żółt, na przykład cheddar, mielone migdały blanszowane, babkę jajowatą lub mielone siemię lniane, a na końcu proszek do pieczenia. Dodatkowo jeszcze trochę nasion siemienia lnianego oraz słonecznika. Wszystkie składniki wystarczy wymieszać przez chwilę łyżką, nie jest potrzebny do tego żaden sprzęt. Dokładną listę składników oraz makro tego chlebka znajdziecie w opisie pod tym filmem. Na patelni rozgrzewamy łyżką tłuszczu, może być to masło klarowane lub olej kokosowy, i wlewamy przygotowaną przed chwilą masę. Wyrównujemy wierzch i przykrywamy patelnią pokrywką. Na mniejszej mocy smażymy, aż góra się ładnie zetnie i następnie przewracamy na drugą stronę. Tutaj już trzymamy o wiele krócej niż wcześniej. Gotowy chlebek studzimy najlepiej na kratce i jest gotowy. Zobaczcie, jak ładnie wygląda w środku. Zapraszam do wypróbowania przepisu. Napiszcie proszę w komentarzach, jak Wam odpowiada taka wersja ekspresowego pieczywa. I zapraszam na pyszny sernik w połączeniu z szarlotką.